jeszcze. Pochylił się nad moją siostrzyczką i ją ucałował. Nie chciało dziecko wstać, bo to była czwarta rano i taką tą wiejską drogą po kolano odjeżdżali. Ojciec mój, cofając się razem ze swoim oddziałem, trafił do sowieckiej niewoli. Otrzymałem wiele lat po wojnie list od kogoś, kto był świadkiem tego wydarzenia. Świadkiem, jak ojciec poddawał się razem z tym swoim oddziałem i pisze, że ojciec się rozpłakał. Od ojca wiadomość nadeszła. Potajemnie przyszedł żołnierz z jego oddziału i powiedział, że tam już jest. Znalazł się w niewoli sowieckiej. Listów nie było, żadnych wiadomości. Dopiero w listopadzie z Kozielska przyszedł pierwszy list. Otrzymali pozwolenie pisać po to, żeby zidentyfikować, gdzie są te rodziny, bo to jest ważna była sprawa. Znaleźli ewidencję, mieli rolę, gdzie dzieci. No bo potem dla tych ludzi został przeznaczony los synki. Teraz wywozili na ten sypie 13 kwietnia, za jakiś tydzień byliśmy w stacji Smoleńsk i tam moja Marusia, jako dyżurna, szła po wrzątek. Więc takiego znowu milicjaniera, czy też tam jakiegoś rękowolisty, to się gdzieś spojrzał, bo tam jest mój mąż, a on już powiedział, i że tam jest, i tam nie ma. Niemcy odkryli kadry, wykopali oficerów i muszę powiedzieć, że nie potrzebowali specjalnie udawać, kiedy ta zbrodnia nastąpiła, dlatego że ci oficerowie wszyscy mieli przy sobie dokumenty, notatki, gazety przede wszystkim aktualne. W związku z tym nie wydawało się nam dziwne, że tej zbrodni dokonali Sowieci. Natomiast dotyczyło pewnej grupy, która znalazła się w Katyniu, a były jeszcze inne obozy, których znajdowali się polscy oficerowie u wzięci do niewoli. Po wojnie i po odkryciu tych grobów w Katyniu do końca wszyscy wierzyliśmy. W mojej rodzinie Marusia cały czas wyczekiwała, nawet chodziłam z nią do wróżek, żeby potwierdzić, że on jednak wróci, że on żyje, a może mu się udało. Po zajęciu Smoleńskiem przez Paryż, w końcu września 1943 roku, władze sowieckie powołały specjalną komisję do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Katynia. Przeprowadzono ekshumację zwłok. W styczniu 1944 roku komisja ogłosiła, że zbrodni dokonali Niemcy. Przez kolejne kilkadziesiąt lat władze Związku Radzieckiego starały się zataić fakt, że odpowiedzialność za zbrodnie spoczywa po stronie radzieckiej. Włożono wiele wysiłku w budowanie kłamstwa katyńskiego, zacierano ślady i fałszowano dokumenty. Ja przystałem czasem na staranie, żebyś nam to wyjeżdżał. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż pisał i dopiero w 1950 roku jak prezydent Wałęsa wyjechał do Związku Radzieckiego i przybył stamtąd worki akt. I właśnie z tych akt powiedziałam się, że ojciec został rozstrzelany i że został rozstrzelany tylko. Natrafiłam właśnie na tatusia nazwisko. I wtedy po raz pierwszy, jak poczułam, jak była na jego, po prostu na jego grobie, na jego pogrzebie. Tak bardzo to wtedy przeżyłam, bo tak to ciągle nie wyszło. Katyn, Charków,
Miedno je, Bykownia i Grudy. Miejsca zbiorowych mordów polskich oficerów. Po latach kłamstwa katyńskiego, dopiero po 1989 roku nastąpiła odwilż. Możliwe stały się kolejne ekshumacje, a w ich efekcie powstanie w tych miejscach polskich cmentarzy wojennych. Jednego dnia zrobiliśmy kilkanaście brzozowych krzyży, żeby ustawić już na tych mogiłach, które były przejeżdżane. I następnego dnia nowej, następnej mogile znajdujemy w jakichś szczątkach fragment ilustrowanego kuriera codziennego z sierpnia 1939 roku, gdzie na podkładce jest krzyż brzozowy, przy tym krzyżu klęczy brzozowy, czyli ułam, i pod spodem jest napis i kolego w cichym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Tu o matce dodam, kiedy ja byłam w akademiku, jakiś taki symboliczny przysyłałam do akademika blachę ciasta i tam dziesiątek jajek i list kończyło tak. Pójdź się, wyjdź na ludzi, tak żeby twój tatuś był z ciebie dumny. Miej Boga w sercu. Tak jak akademista kończyła. To jest